Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka. Firma Bella Bis z Koziegłów. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie, kochani ludkowie. Moją bohaterką w dzisiejszym odcinku będzie królowa polskich łogródków, warzywnioków, pól, a jest to kapusta. I będzie bardzo kapuściane menu, a że jest teraz sezon na młodą kapustę, to postanowiłem ją, że wykorzystać. Będzie na początek zupa z kapusty, no i ktoś powie, no ja, rączka zrobi kapuśniak i cóż z tego? Otóż będzie zupa z kapusty młodej, ale w formie Krymu. Niż ta kapusta będzie szajtować, to potrzebuje jeden por. Ten por tutaj mam. Zaraz go pociachamy. Białą część, ta zielona sobie na razie zostawimy. I będzie mi to służyć do podsmażenia zamiast cebulę. Ten por, jak się zeszkli, dowo fantastyczny posmak. Tako jedna trzecia, może jedna czwarta kostki masła. Tak. Lekko to osola, wtedy to wszystko prędzej puści. Żeby zrobić nasza zupa, potrzebujemy też bulion, ja mam dzisiaj 2 litry, kwaśna śmietonka, olej z pestek z banie, czyli dyniowych, szynka czy boczek na chips, no i ważna sprawa, trzeba to wszystko zakwasić. Ja zakwaszam cytryną, a kto lubi bardziej intensywne smaki, może dać trochę octu spirytusowego. Poróż lekko zeszklony i teraz czas na nasza kapusta. A że młodo, to ona ein zmik się zrobi. Powiem szczerze, chciałżek robić gołąbki, ale przeca jużek nie rostę gołąbki rychtową. Stąd też taka propozycja, a nie inno. A przy okazji jeszcze Krymu z kapusty. To żeście nie jedli, nie? Szatkujemy to, nie musi to być drobno, bo i tak przeca to będzie blendowane. I tak poszajtowane kapuchy ciepiemy do gorka. Przefirlamy. I teraz tak na wolnym ogniu 10 minut, żeby ona przymiękła, a potem dopiero bulion. Kapusta jest dość miękka, możemy wylewać bulion. 2 litry bulionu, mieszany, jaki wam tam zostanie, czy z niedzielę. I teraz to się waży przez jakieś 10-15 minut. A jo, mogę sobie zrobić chipsy. Na sucho patelnia ciepiemy po prostu plastry cienki szwarzwaldzkiej, a jakbyście chcieli nasz boczek wędzony, to musi być cięty w przezroczyste plasterki, najlepszy go podmrozić, wtedy się będzie dobrze to wszystko tło. Nasze chipsy zrobione i teraz na ta sama patelnia, żeby nic się nie marnowało, suja, słonecznik, jak tam trochę tłuszczyku jest, to się nic nie dzieje i to się praży, a nasza kapustka se teraz zblendujemy. No myślę, kochani, że to mamy. I teraz młody koper. O tej porze najlepszy. Specjalnie, że nie blendował z tym kopry, z kiszczego, żeby pływał w zupie. No i mamy koper. Ląduje w zupie. Młoda kapusta bez kopru. To nie uchodzi. No i oczywiście trzeba to wszystko zakwasić, tak, że godą nie wydawał octu, a naturalny sok. Kwas z cytryny. No i przód z jednej połówki, żeby nie przedobrzyć. Chcę też powiedzieć, że taka zupa jest niskokaloryczna. Przefirlamy i spróbujemy. Pychota, brakuje jednej rzeczy, korzynio. Nie żałuję i troszkę
pieprzu cytrynowego. Tak tyci, tyci. I tym sposobem zupa mamy gotowo. Wygląda bardzo dobrze. Nalewamy na talerz, ale ta zupa to nie no to co w górku, bo to też te prażone ziarna słonecznika, ten chipsik, troszkę kwaśnej śmietonki. To wszystko spowoduje, że ta zupa będzie wyjątkowo. Kwaśna śmietonka, taki kleksik, ziarenka prażone, chipsik i pora kropelek tego oleju z pestek tyni. O, pięknie wygląda. Taki mi się zrobiły mazy. Jakiś tam na górę akcent koperkowy. Kochani, taką zupa zrobił Rzech Einzmig z kapusty. Pamiętajcie, królowej ogrodów. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Zrobimy surówkę do dania głównego. Surówka typu Kolesław. Do tej surówki potrzebujemy praktycznie 3-4 produkty. Kapusta, marchewka, no i cebula plus majonez. Oczywiście trzymy na tym oczku kapuścianym. Oto kapusta, to jest Einzmig. Jest jeden minus. Otóż kapusta generalnie świeżo, surowo, działo wzdymająco, ale młoda kapusta, młoda to do tego, że ona nie działo tak jak kapusta we wrześniu czy w październiku. I jak ją troszkę skropimy cytryną, to te działanie wzdymające automatycznie jest zniwelowane. No, mamy to. Głąb zostawię, jakby się znalazł jakiś chętny, a nie brakuje takich. I teraz, Marek, kwiaczymy na tym oczku jarzynowym, żeby było widać kosmyki pomarańczowe w naszej sałatce. Także Kolesław jest kolorowy, smaczny i zdrowy. Skąd ta nazwa? Nie mam bladego pojęcia. Może był jakiś chłop, kiedy się nazywał Kolesław, albo mu tak go dali. Zrobił taką sałatkę, surówka, przepraszam. I tak mu już zostało. Do tego teraz musimy dodać, kochani, troszkę cebulę. Nie chcę dodawać za dużo, dam połówkę, bo ta cebula jest dość wielka. Cebula i kapusta idealnie się komponują. Ja myślę, że tej cebulę styknie, żeby nie przedobrzyć. Inaczej to wszystko funguje, jak mamy kapusta staro. Za to mogę dać więcej sznytlocha, o którym Rzech nic nie wspominał, czyli szczypiorku. I to będzie ten nasz zwiastun wiosny w Kolesławie. Teraz jeszcze koper. Sztęgle wywala, bo są dość twardawe. Domy oczywiście no, te listeczki. No, już prawie to mamy. No i teraz do naszej surówki ląduje zielenina. Ważna sprawa, sok z cytryny. Z połówki styknie. No i ostatnią rzecz, jako trzeba tu dociepać, to jest majonez. I powiem szczerze, ja mam majonez, który jest odrobinką zymftu. Każdy wie, jaki to majonez. I wtedy on troszeczkę łomie, że tak powiem, delikatność kapusty. Teraz eno trzeba to przyprawić. Korzeni, czyli pieprz. No i sol, siłą rzeczy. I tak przyrychtowano surówka. Teraz musi delikatnie poleżeć, przegryźć się, przejść tymi smakami, a ja się będę chytał kotletów po pożarsku,
po naszemu to będą karminadle z cycków kurczaka, ale formalnie to są kotlety po pożarsku, od pożarskiego takiego Rosjanina, kiedy chyba mu się coś pomyliło, nie tak to powciapowo, ale wyszło bardzo dobrze i od tego czasu ludzie to robią na całym świecie. Do kotletów pożarskich koniecznie trzeba zrobić grzanki. Te grzanki nie mogą być za grube, stąd też muszę się postarać. Troszkę ta rzymła jest za świeżo, to może najlepsze jak jest tako czerstwo linga, znaczy bułka po arysku, jakby ktoś nie wiedział co to jest linga, albo linga się też go do. I za chwileczkę wciepnę to na patelnię, bo muszę ich podsmażyć na małej ilości tłuszczu. No, olej już se wleję. I pierwsze grzanki możemy ciepać. Kotlety po pożarsku to siekane mięso drobiowe, panierowane w bułce tartej z tymi grzankami. To znaczy, te grzanki muszą być w strukturze mięsa. I one dawają i smak, fajnie chrupią, a przy okazji bardzo ciekawie to wygląda. Ciepiemy. I teraz pomału już mogę se siekać piersi z kurczaka. Mam cztery piersi, czyli no i przód krejemy w takie cienkie poseczki. No i potem na drobno kosteczka. Siekane mięso, oto do tego, że jak potem to usmażymy, to jest bardziej soczyste. Jak pomlejecie, to jest taką mama łyga. Mięso na kotlety pożarskie jest posiekane. Teraz ląduje w misie. I za chwilę to będziemy przyprawiać odpowiednio, ale widzę, że grzanki potrzebują masła, kochani. Masła i to koniecznie masełko tak poszczykane. I teraz pomalutku niech się to masło tu skwarzy i dodowo smaku. A do naszej misy musimy dodać dwa jajeczka, dużo natki pietruszki. Natka pietruszki w kotletach po pożarsku musi być. Zresztą wiedzieli co dobre. Myślę, że dość jest przesiekane. Do misy. Tak od siebie dociepna troszkę sznytlochu, on do trochę takiej ostrości. No i co nam zostało? Ważna sprawa. Lęga namoczono w mleku i dostanie to wtedy takiej delikatnej struktury. Tak to troszkę pogatło. Do misy. Czarnuszka to mój wymysł. Nie zaszkodzi. Sól. Dość dużo, bo drób lubi sól. No i korzeni, czyli pieprz. Przeferlamy nasze grzanki i teraz ręcznie trzeba to wszystko wyrobić na jednolito. Konsystencja. Jest to taki ciapowate, ale taki to ma być, bo teraz musi dobrze to chycić panierka. Mam tu bułkę tartą i owiem tak z 20 deko. Do tej bułki tartej te nasze grzanki procnie zrobione, złociste. I teraz to jedno trzeba tak o, pięknie wyfyrlać i w tym będziemy obtoczować, to znaczy panierować nasze kotlety po pożarsku. Mam tu miseczka z zimną wodą, żeby ręce se tąkać. No i takiej wielkości karminadla, o, taki mniej więcej kotlecik ciepiemy do naszej panierki i trzeba to teraz tak pościskać, tak. I układamy pierwszego na stolnicy. A te grzaneczki staramy się tak powciskać do panierki. Jakby ktoś chciał, to może sobie te grzanki na przykład dociepać do mięsa, nie? Powiem szczerze, z tych piersi wyszło mi tych kotlecików dość dużo, bo aż 17, ale chętnych na pewno nie braknie.
No i przód na oleju, jakby ktoś bardzo chciał, może na maśle klarowanym, ja mam wariant bardziej szporobliwy. A masełko dodamy pod koniec. Jak już są przeciepane, to jest znak, żeby dociepać dobroci w postaci masełka. Surówkę sedalimy osobno, z kisz tego, że by się nam to nie frlało. Tak pani w szkole zawsze gadała, że surówki zawsze osobno. I może zrobimy takiego większego. W końcu, że jest srogi hop. Jakiś pomidorek tutaj dociepnymy między to, żeby był kolor. Bazylka. I kochani, my się spotykamy już prawie 10 lat, a dziś o pierwszy rożek zrobił surówka typu Kolesław i kotlety po pożarsku. Dobrze wyglądają, a jeszcze lepsze będą smakować, to wam obiecuję, jo, rączka. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Naszym maszkietem dzisiaj będą paszteciki, ale uwaga, uwaga na słono. Wszystko z kisz tego, że moją bohaterką jest kapucha. I te paszteciki drożdżowe będą z tą kapustą. Także chcę pomyślą, że kapusta dobrze będzie miała w towarzystwie pieczarek. Te pieczarki przesmażymy, kapusta zaraz musza pokrążać, lekko ją podymfować i kochani, zrobimy takie pyszne paszteciki. Krążymy ta kapucha. No i słuchajcie, do górka zaraz muszę wciepać co? Masło. Tak, jedna wiertka kostki i kapucha oczywiście do górka. Lekko ją trzeba osolić i ją tak podprażymy, a potem będziemy ją dusić. Ważna sprawa, żeby tu broń Boże nie dolewać wody, bo będzie zawodnisto ta kapusta. Tyci, tyci cukru, wtedy nie straci swojego koloru. Tak, a potem kwasu domy inkszego, ale jakiego to wam powiem. I ja teraz pomalutku mogę już trzyć nasze pieczarki. Na główka kapusty 30 deko pieczarki i trzymy na oczku jarzynowym. Pieczarki mogą być dobrze umyte, nie muszą być szkrobane. Nie jest zwolennikiem tego, że jak jest umyto, to nic się nie dzieje. A kapusta się dymfuje. No i mamy te pieczarki już poszykowane. A jak pieczarka, kochani, to też musi być co? Cebula. Cebula w taką kosteczkę zeszklimy. Myślę, że pół spokojnie styknie, bo ta cebula jest dość szykowna. Koniecznie masło pod cebula. Cebula na patelnia. Do zeszklonej cebulki teraz lądują tu pieczarki. I ważna sprawa, zaczynamy od farszu, bo tego jeszcze nie powiedział. Wszystko z kisz tego, że ten farsz musi lekko przechłodnieć, bo by wtedy ciasto drożdżowe się sparzyło, a my chcemy, żeby było perfekcyjne. Lekko posola, a doprawiać będziemy na koniec. Kapusta odparowano, pieczarki tak samo i teraz wszystko do jednej misy, bo będziemy to łączyć. Kapusty jest malutko, bo się skierkła, jak to młodo kapucha. Pieczarek jest dość tak dużo, tak mamy 50-50, tak bych to powiedział. I teraz ważna sprawa, musimy czymś to zakwasić, stąd też trzy takie korniszonki potrza do całej naszej masy. Koniecznie trzeba teraz doprawić ten filong, czyli korzenio, dość dużo. Może damy szczypta chili. Niech te nasze paszteciki będą wyraziste. No i sól jeszcze dodamy, bo farsz musi być bardziej pikantny i słony. Do naszej masy jeszcze odrobinka czumbru, który nada takiego ziołowego aromatu. No i teraz muszę to wychłodzić. Żeby zrobić ciasto drożdżowe, trzeba zacząć od zaczynu drożdżowego. Tu mam szklonka mleka,
5 deka drożdży. To mleko oczywiście jest podgrzote tak do temperatury 30 stopni. Zawsze jest tam w roście mały paluszek. Jak nie parzy, to znaczy, że jest dobrze. Łyżka cukru na pożywka. Troszkę mąki. Trzeba to wyfyrlać. I tak drożdże se będą rosły. Tak, żeby nie było grudek. I 10 minut, jak jest ciepło, słuchajcie, drożdże śmigają, ańcmik. Mąka mą przesioto. Pół kilo mam tej mąki. Szczypta soli, bo się należy. Do tego rozfyrlomy, kochani, dwa jajeczka. Ciasto będzie bez cukru. Tyle cukru, co jest eno w drożdżach. Drożdże pięknie porosły, ale żeby nasze ciasto było lepsze w smaku, to dom łyżka masła i 3/4, czyli 3/4 szklonki oleju. Drożdże już mogę sypać, właściwie wlewać do mąki. Mam tu dwa rozfyrlane całe jajca. No i co, teraz to muszę no wszystko wyrobić i wyrobimy na jednolitą konsystencję. Ciasto na paczce ciki nie może być za rzodkie. One musi być tęgsze, żeby to nam się dobrze kulało, ale też, żeby się za paszteciki nie rozjechały. Ciasto mi idealnie odchodzi od ręki, ale muszę teraz wtłoczyć tłuszcz okieręczek z płomieniu, czyli masło z olejem. Troszeczkę tego tu mam, ale spokojnie. Za chwileczkę to wszystko będzie wtłoczone do ciasta. No a potem no, ciasto będzie musiało porosnąć, czyli podwoić swoją objętość. Ciasto mam bardzo dobre. Podziwiajcie się, piękne, idealne. Dźwigo się. Jak podniecie palcem i ciasto się dźwigo, to znaczy, że jest dobrze wyrobione. Teraz go trzeba no, opruszyć mąką. Przykryć mam tu kaś czysto ściereczka. W ciepłe miejsce i jak porośnie, kulumy paszty dziki. Ciasto mi pięknie porosło, co zresztą widać. No i kulumy, słuchajcie. Troszkę oprusza mąką. Jest tak delikatne, że człowiek by to palcami zrobił. I powiem tak, trzeba to rozkulać dość cienko, żeby ten pasztecik był taki szykowny. Wykładamy farsz, przypominam, kapuściano-pieczarkowy. I tak staramy się po praktycznie całej powierzchni, zostawiając te brzegi, żeby potem się nam to fajnie skleiło. No i teraz to jedno musimy zakulać. I układamy na blaszce wyłożonej papierem. Teraz eno trzeba to po wierchu poszmarować rozfyrlanym jajcem, żeby się pięknie błyszczały. 180 stopni, 15 minut i paszteciki jak malowane będą gotowe. Wsadzamy do piekaroka. No. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Po leku dotarliśmy do końca z naszym kapuścianym menu. Paszteciki jak malowane, chociaż jedno jest pewne, że ja nie umiem robić małych rzeczy, miały być paszteciki, a są wielkie pasztety. Ale wiecie, jaki kucharz, takie ważenie. Życzę wam smacznego, zróbcie się takie i nie ino, bo też zupa. A wszystko, co żegrychtował, znajdziecie na naszej stronie www.raczkagotuje.tvp.pl. Posyłajcie fotki na naszego Facebooka, jak wam to wszystko wyszło. A ja już muszę spróbować z tej końcówki ten apfel. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz.
programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka, firma Bellabis z Koziegów.